Cześć, witajcie w kolejnym poradniku do Tekkena 8. Tym razem jesteśmy już w wersji 1.03.02, w tej, gdzie Azucena została znalfiona, ale dzisiaj nie o Azucenie, dzisiaj o Ninie, a moim gościem jest człowiek, który z siostrami Williams jest związany no kilkanaście lat, jak nie dłużej, no chyba nawet dłużej. Witam cię, Neman, serdecznie. Bardzo się cieszę, że zgodziłeś się wystąpić tutaj w tym filmie, wziąć udział w tym projekcie. No i może, nie przedłużając, zacznijmy od tego. Powiedz mi proszę, jaką postacią jest Nina? Czy jest to postać ofensywna, defensywna czy gimmickowa? Nina jest dosyć uniwersalna, ale moim zdaniem taki najbardziej sprawdzający się przy niej styl grania to jest agresywna defensywa. Przez to, że Nina ma poszerzony movement względem innych postaci, który naprawdę jest bardzo utylitarny, bo raz, że może jest to Sway, który schodzi nisko i blokuje automatycznie ciosy na low, można go cancelować w sidestep, tak zwany Hayashida step, i to się naprawdę bardzo fajnie sprawdza w nowym Tekkenie, gdzie moim zdaniem movement jest trochę uproszczony. Jest to, myślę, że nawet graczowi o przeciętnym manualu będzie ta Hayashida po nawet niedługim treningu wychodziła, i ona bardzo zmienia optykę gry tą postacią. No ja tutaj powiem ci, że kiedyś używałem trochę Hayashidy w piątce, jak tam sobie maszowałem trochę, wydaje mi się, że było wtedy łatwiej, ale może to jest też kwestia kontrolera. Ale tak, to jest taki charakterystyczny ruch dla Niny, bo są postacie, które mają swaya po prostu do tyłu, tak jak na przykład Paul czy Brian, ale u tej Niny jest to takie unikalne, że może właśnie tym swayem do tyłu przejść sobie w sidestepa. To jest tylko sidestep do góry, prawda? Tak jest, tak. Natomiast to można, Hayashida step może bardzo różnie wyglądać, bo można go robić bardzo krótkiego, można długiego, gdzie te odejścia z każdą jakby sekwencją ona odchodzi dalej. Natomiast można bardzo fajnie bajtować przeciwnika, karać jego whiffy. To jest, wydaje mi się, że jedna w ósemce z kluczowych akcji do opanowania tą postacią. Na pewno to, co mi się bardzo w niej podoba i sprawia, że no, gra się nią, gra daje więcej frajdy, jest to, że wymagania, jeżeli chodzi o dokładność egzekucji, zostały trochę obniżone, więc pewne rzeczy typu butterfly trochę łatwiej jest zrobić. Nie jest to oczywiście dalej jakieś super proste, aczkolwiek dla mnie osobiście jest to nudne i nie warte zachodu combo, ma teraz dużo lepsze rzeczy. Tak, to jeśli chodzi o tego Butterfly'a, to ja może powiem, że wcześniej tam trzeba było zrobić z tego, co kojarzę, faktycznie takiego EWS-a, a teraz wystarczy, że zrobimy QCF-a i po tym, jak puścimy strzałkę do przodu, wciśniemy jedynkę. O, w ten sposób. No bo jeśli wciśniemy jednocześnie, to wychodzi QCF-1. Jeżeli chodzi o jej EWS-1, to teraz ten input jest znacznie bardziej wybaczający. Poprzednio trzeba było zrobić dosyć starannie QCF, góra, przód, neutral 1, a teraz tak naprawdę wystarczy tylko zahaczyć o dół przód, przynajmniej na moim padzie, zrobić góra, przód 1 i wychodzi. Ja mam dużo więcej sukcesu z tym niż w poprzednich częściach, natomiast nie używam tego, dlatego że to już nie jest optymalne, jest dużo, dużo więcej ciekawych rzeczy Nina dostała w tej części. Wiemy w takim razie, dlaczego grasz Niną, a jakie możesz jeszcze wymienić jej plusy, no i też minusy, bo na pewno nie jest to postać idealna. No na pewno nie jest postacią idealną, natomiast z plusów i z takich bardzo fajnych zmian, jakie w niej zaszły, to jej problemem było to, że nie miała za bardzo ciosów, które zamykają fajnie dystans. A teraz mamy przód 4, które tak naprawdę leci przez połowę planszy, jest bardzo liniowe. Wiadomo, nie jest to doskonały cios, ale jest bardzo fajnym takim punktem startowym do rozpoczęcia ofensywy. Fajnie crashuje, na ten drugi cios, który jest hit engagerem, też ludzie próbują się tam czasami wcinać, a on ma taki priorytet, że tego się nie da przerwać. Kilka tylko ciosów w grze, nawet elektryk tego nie jest w stanie ominąć tego długiego ciosu, ale na przykład przód 2 od Kazamów już tak. To jest super sprawa. Dalej, dostała bardzo fajną karę na 11 klatek, dół, tył, dwie ręce. To jest kara na 11 klatek i właściwie to ją czyni, a moim zdaniem, drugim kazują, jeżeli chodzi o karanie w tej grze. Ten cios
Ja też na ścianę, z dosyć daleka. Mówiła fajne juggle pod ścianą, bo w hicie można to skancelować w FF w dwie ręce i zadaje to spory damage. Także to jest naprawdę jej Wunderwaffe, ten tył dwie łapy. I teraz tak, jeżeli chodzi o minusy, to myślę, że jej największą bolączką jest brak dobrego low'a, ale Nina nigdy nie będzie miała dobrego low'a ze względu na cancelę sidestep one, bo to byłoby już przegięcie, gdyby mają tak dużą przewagę na bloku, jeszcze wymuszała mix-up, który no, tak naprawdę byłby free w tym momencie, jeżeli ona miałaby jakiś dobry low. No tak, co mamy tutaj do dyspozycji? Mamy dół-tył 3, które jest ok, no minus 13 klatek przewraca na counter-hicie plus 4 klatki na zwykłym trafieniu. Natomiast na counter-hicie teraz mamy fajne opcje, bo z QCF-a możesz teraz wykonywać Divine Cannon, czyli QCF dwie, zrób to, był tył 3 i teraz zrób QCF dwie nogi. O, brawo, takie coś siedzi. Także no i Okizeme uważam, że w tym Tekkenie jest naprawdę strasznie groźne. Jej w ogóle move lista została dramatycznie odchudzona, bo w poprzednich Tekkenach to było gdzieś około 150 akcji, a teraz jak sobie wejdziesz i zobaczysz, no to masz tych akcji może, nie wiem, czy masz 70. Ile tego wszystkiego jest? Wszystkiego jest, z rzutami jest 130, a jak teraz tak, jak teraz bez rzutów, 98 ze swajem. No to samych stringów i ciosów w poprzednich grach miała około 150. No to tak ją odchudzili. To, co dla mnie bardzo odmieniło grę Niną, jest odejście od jej nudnych kombosków w stylu Butterfly. To już naprawdę było takie do pożygania, bo ona robiła w zasadzie w jugach tylko to. A teraz mamy naprawdę ogromną różnorodność w tym temacie, bo mamy nowy DB2, daje nowy spin w juglu. I możemy cancelować dupfut 3-2 w Swaya. Nie, zrób dupfut 3-2, dół tył 2. A w Swaya? Musisz zrobić Swaya, tak, musisz wytrzymać tego Swaya i puścić. Dobra, to ja jestem niestety manualnie. No już jesteś bliżej domu. W końcu ci wyjdzie. A to mogę podejść. Musisz to zrobić szybciej po prostu trochę. Szybciej musisz to. O, brawo. I to możesz, takie coś możesz zrobić ze 3 razy, jeśli jesteś dobry w juglu. To niesie bardzo daleko. Mhm. Możesz po tym DB2 zrobić hit tego bounda nowego i lecieć dalej z tym. Tam ludzie jakieś kosmiczne ilości tych DB2 wrzucają w juglu, ale clue jest takie, że to jest naprawdę łatwiejsze po przećwiczeniu niż Butterfly. Mhm. Kroi lepszy damage, fajniej wygląda, jest bardziej uniwersalne, więc mi się ta zmiana naprawdę bardzo u niej, o proszę, mi się ta zmiana bardzo u niej podoba. Pięknie, widzisz? Nie jest to wcale trudne. Tak, ja teraz po prostu robię DF 3-2 i trzymam tył i dociskam dwójkę. No, jest tam lekki timing. Ja też może dodam, że gram na Capture Cardzie, który ma lekkie opóźnienie, ale to spoko. Pewnie ma jakiegoś laga. No, ale to wiesz już, o co chodzi, nie? Jej damage z juggli jest, uważam, że jest obsceniczny i chyba jest jednym z najwyższych w grze. Spokojnie z dupfut 2 możesz przekroczyć 90 punktów damage'u na normal hicie, to jest strasznie dużo. No to jest pół paska. To jest strasznie ponad. Dużo. No, to jest ponad pół paska. A jeżeli jeszcze tutaj masz, zobacz, za tobą są jeszcze te bomby, jeszcze jakieś ściany po drodze, no to tam z tego przeciwnika po dwóch juglach na pewno nic nie zostanie. Nina ma bardzo fajny pressing, jeżeli chodzi o sidestep 1 cancel, bo tutaj właśnie ciosów z przewagą Nina na bloku nie ma za wiele. Ma tylko dwa, które są dosyć obarczone poważnymi mankamentami, bo masz F3, które daje obecnie tylko 3 klatki przewagi na bloku i można się łatwo pod tym schylić. To jest taka przewaga, nie przewaga. No i WR dwie łapy, które jest z kolei liniowe. I jeżeli przeciwnik to przebić, no to łykasz w plecy akcję za jakiś tam bardzo bolesny damage.
Natomiast sidestep one cancel jest tak naprawdę, to są darmowe klatki przewagi na bloku. Myślę, że nie ma sensu się jakoś bardzo nad tym rozwodzić, bo poradników fachowych, jak się tym posługiwać, na necie jest bardzo dużo. Ci co bardziej zapaleni na pewno dojdą też do Perfect SS1 Cancel. Jak to wszystko mieszać, łączyć. W zasadzie też kolejną i ogromną przewagą jest to, że w hicie ona kroi kosmiczny cheat damage. Ona może ci objechać 70% paska, jeżeli tylko ją blokujesz. Znaczy, części z tego można uniknąć, bo na przykład te jej strzały w hicie, no to wszystko to są haje. Ale już na przykład w hicie, weź w ogóle odpal sobie. Mamy tak, ze specjalnych rzeczy masz tył dwie ręce. To wrzuca na ścianę z bardzo daleka, jak widzisz. No i wszystkie te stringi, które się kończą strzałami, czyli na przykład tył, dwie nogi, dwie ręce. Tu masz karę za 14 klatek. Ona jest tam, w hicie to chyba z 5 dych zabiera. No i WS 1, dwie łapy, to też jest w hicie straszna kara. Też gdzieś za 5 dych po ciosie 13-klatkowym. Przyznasz, że takie dosyć juicy to jest. Kolejnym jej takim rozpoznawczym znakiem i unikatowym w stosunku do innych postaci, niewiele postaci to ma, ale tylko u Niny jest to, myślę, że tak szeroko rozbudowane, jest to, że ona może się rozprawić z tym paskiem, który się dostaje do odnowienia. Są rzuty i dwa ciosy, które sprawiają, że ten pasek się kasuje. Dokładnie, tutaj masz starter. No i to wszystko, co rzut, dół, rzut, prawy rzut. Tak, to też, to jest super sprawa. No i wszystkie multiparcy, te, które się kończą prześwietleniem, no i tył, dwie łapy. Tak, tutaj masz, to też przeciwnika pozbawia szans na comeback. To jest też jej ogromna przewaga nad resztą. Bo kilka postaci też to ma to chyba Shaheen, Dragunov, ale to jest tylko przy pojedynczych akcjach. Nie wiem, na ile one są utylitarne, ale Niną, no masz dużo tego do dyspozycji. Tak, to u nich faktycznie tego dużo nie ma. Ja jeszcze może dodam, żeby nasi widzowie wiedzieli, że jeśli cios zabiera właśnie pasek chip damage'a, tak, ten pasek zdrowia do odzyskania, to tutaj w trybie treningu, czy po prostu w liście ciosów. Jest to oznaczone właśnie taką pomarańczową ikonką z przekreślonym paskiem. U Niny faktycznie tego jest więcej. Juggle startery. Duput 2 jest całkiem przyzwoity, ma fajny zasięg. Ma zasięg naprawdę dużo lepszy niż się wydawać by mogło z samej animacji. Więc fajna sprawa. Czasami ktoś może ci po prostu na to nieświadomie wleść. Ciekawa zmiana, która u niej zaszła, to jest Reverse Ivory Cutter B1-4. Teraz to wychodzi w 15 klatek. Wcześniej wychodziło w 16 i też ma teraz 15 klatek kary, więc Zafina tutaj jest poszkodowana, bo nie może jej ukarać. No i wybija wysoko. Także taką fajną zmianę jej sprezentowali. Daje też tornado. Tak. I u niej wszystkie juggle startery w sumie chyba dają tornado. Zabrali jej juggle starter z dół 3-2. I teraz pod ścianą mamy tylko gwarantowane DB 2 łapy. No ale zgaduję, że powodem, dlaczego tak zrobili, jest to, że chcieli wzmocnić power crusha. Ona tak mogłaby dosyć łatwo je przerywać. Mogłaby hit barsta przerywać, więc jej to po prostu znerfili. Wiesz, to jest też tak, że taka ogólna zmiana, czy ogólny kierunek Tekena 8, żeby wiele ciosów, które przewracały do tej pory, teraz nie przewracają po prostu. Tak, ale za to dawały jakiegoś gwaranta. Na przykład przy DB3 Steve'a to kiedyś przewracało, no a teraz Steve po prostu wchodzi do postawy i faktycznie może być tak, żeby to nie przebijało power crushy, ale wydaje mi się bardziej, że tutaj chodzi właśnie o to, żeby postacie się nie przewracały, dlatego że to niejako spowalnia walkę, tylko żeby biły się w zwarciu. No możliwe. Nie patrzyłem nigdy na to od tej strony, ale
ale może tak być. Co jeszcze z Jungle Starterów i zmienili dwie rzeczy. QCB 4 daje od razu tornado i ma mniejszą stratę na bloku minus 13. To ten Sway w połączeniu z sidestepem naprawdę potrafi bardzo fajne rzeczy ominąć. A nawet wiesz co, to jest minus 12. Nie wiem czy minus 12, chyba że coś zmienili w tym patchu, ale tak, jest minus 12, ja na wszelki wypadek właśnie, no, właśnie sprawdzam. DB 4-3, a też powinno być minus 13 i też daje od razu tornado. To jest minus 13. Czy daje tornado, to jest NCC? Tak. Jest minus 13, okej. No i jeżeli chodzi o ciosy dające tornado, no to w juglach, takich dłuższych, DB dwie nogi to jest wspaniała rzecz. Właśnie te juggle, które ci, o których ci mówiłem na początku z tym DB2, no to tam, żeby DB dwie nogi trafiło, trzeba troszeczkę podejść i naprawdę po bardzo, można nawet strasznie długiego juggla zrobić i to będzie siedzieć. Ten ciosek, który zrobiłeś w międzyczasie przypadkiem dwie nogi, jest taki dosyć niepozorny, ale ja lubię tego używać. Nie jest to jakieś super szybkie, ale przede wszystkim wbija na ścianę. To jest fajne po KND pod ścianą, jak ktoś na przykład próbuje ci jakimiś butami wstawać, no to możesz go tak skasować. Możesz też, jeżeli ktoś próbuje wstawać z kopami, no to możesz zrobić dół 3-4-3, które jest teraz NCC i wrzuca na ścianę. Ale nie ma już przewagi na bloku, więc to tam taka w sumie kosmetyczna zmiana. Wróćmy może na chwilę do połków miny, bo ma no naprawdę dość ciekawy, na przykład DF1. Powiedz mi, jak działa ten cios, jak powinni go używać operatorzy miny, no i jeszcze jakie inne połki ma Nina? No to jest tak naprawdę taki pierwszy go-to połk, żeby wybadać przeciwnika. Możesz z niego przejść do przodem do Rolling Dash, jak zrobisz Dubfoot 2-1, no i przepraszam, 1-2. W sidestep i dokładnie w Rolling Dash. I z nieprzerywalnym ciosem nawet... Nieprzerywalny jest wtedy WS4, czyli Dubfoot 1-2, przód, neutral 4. Można to z innymi rzeczami też wymieniać, typu wślizg. Z trójką wtedy. Tylko musisz zrobić przód 3. Musisz wytrzymać przód i 3. O, i cyk. Dalej, do dół 4, o którym wspomniałeś, też całkiem ok, 12-klatkowy, aczkolwiek liniowy połk. Dalej mamy dół 3, które ma bardzo dużego hitboxa, na pewno większego niż się wydaje, bo trafia nawet przeciwników leżących na ziemi. I jak widzisz, spory zasięg. Większy niż wynikałoby tak naprawdę z animacji. Tak, tutaj faktycznie ten obcas daje u niej radę. Tak, tak, a nawet jak ma płaskie buty, to też trafia cię z, nie wiem, powietrzem chyba, czy tam pędem. Dalej, jeżeli chodzi o połki, to mamy coś takiego jak Ivory Cutter 1-4. On chyba trakuje nawet w którąś stronę, nie pamiętam w którą, a tylko w jedną. Całkiem, no prędkość 15 klatek, całkiem dobry zasięg, fajna przewaga na trafieniu. To akurat, ale to może, to wiesz co, to może zależeć od sytuacji, ale... Nie wiem, nie pamiętam, jak było w siódemce. Może tak być. Czy w siódemce ten cios robił force croucha na bloku? Bo w poprzednich tekenach, we wcześniejszych... Nie, on nie. Już od tekena 6. On od tekena 6 już nie daje. Ach, okej. Okay. W tekenie 6 ostatnio dawał force croucha. No widzisz, ja mam jeszcze trochę PTSD z tekena 5, gdzie Nina była jaka była i to dawało force croucha na bloku. Dalej, z połków mamy jeszcze dwie łapy, które kiedyś w poprzedniej części zrobili z tego naprawdę jeden z dość takich sztandarowych ciosów, bo to wbijało na ścianę, dawało 20 klatek przewagi na trafieniu w polu.
Można było tym naprawdę steroryzować przeciwnika pod ścianą, męczyć przeciwnika w polu, a teraz no ani to nie przewraca, ani nie wbija na ścianę. Jakaś, ile tam masz przewagi po tym? Plus 8 i na trafieniu i na counterhicie. Plus 8, ale jak widzisz, przeciwnik jest bardzo daleko i no, możesz próbować zrobić po tym dwie nogi i to czasami ktoś się na to złapie. Ale ogólnie ten cios został strasznie zwiedzony, chociaż John go czasem używa od pięta. Jeśli dobrze pamiętam, to był wcześniej input D w dwie ręce, prawda? Tak, tak, no ale przez to, że komenda do Rage Artów się zmieniła, no to teraz jest jest inaczej. O społków mamy jeszcze SS1 i tutaj każdy, kto będzie chciał Ninę trochę lepiej opanować, powinien na tym dobrze przysiąść, jak poprawnie kancelować, coś, co można przerwać, na co można sobie po tym ciosie pozwolić, bo opanowanie tego no to jest jeden z kluczy do sukcesu tą postacią. Zawodowcy no, potrafią w tym totalnie steroryzować przeciwnika. O F4 już mówiłem, znaczy to nie jest za bardzo poke, ale jest to narzędzie do skracania dystansu i myślę, że też jedno gdzieś tam z jej kluczowych zagrań. A czy tył 4 zaliczyłbyś jako połka? Wiesz co, jest to wolne, ma to ile, 14 klatek? Tak, 14. W sumie bardziej bym to zaliczył jako counter hit tool niż jako połka. Bo ja właśnie mam wątpliwości, sam zapytałem o to, ale teraz tak patrzę, że to ma dość duże opóźnienie na Wi-Fi. No wiesz co, zmieniła się animacja trochę tego, bo wcześniej ta animacja była taka bardzo robotyczna, ona wyglądała jak Android, jak to robiła. A teraz jak wygląda ten cios trochę nieporadnie, jakby ktoś się dopiero uczył kopać. Może dlatego właśnie jest ten whiff jest taki bardziej widoczny. Dalej z fajnych rzeczy jeszcze zasługujących na uwagę jest B2-2. Na counterhicie to siedzi całe, wbija na ścianę. Za ogromny damage. A, tył 2-2-2. Jeszcze jest trzecie, okay. Tak. Natomiast tak, to wychodzi w 12 klatek, więc cios jest dość szybki. Jest homingiem, więc ciąga ze stepa. No ja lubię tego używać. Jeszcze tak, ponieważ... Tylko to też, to nie będzie może za bardzo poke. Mówiłem wcześniej, że jej movelista została bardzo odchudzona i na przykład... Po dwójce masz tylko jedną opcję, masz tylko 2-3. Wcześniej miałeś tych opcji 3, tak. I to na counterhicie siedzi i od razu przechodzi w combo starter. Więc można na przykład próbować naciąć przeciwnika po zablokowanym QCF1. Albo można fajnie tym przystopować szarżującego Huaranga. Też lubią to bardzo łykać. Tak, no to pożyteczna sprawa jeszcze zabiera ten pasek, który się może odnowić. Jeszcze ze zmian w stringach, no to masz po dupszut 3, zostało tutaj dużo zmienione, bo masz tak, dupszut 3-3, które wcześniej inaczej wyglądało, teraz masz mida karalnego, ale jest od razu po dupszut 3. Masz jeszcze coś takiego jak dupszut 3-1-2. Tak, i to siedzi całe na counterhicie. Ja jeszcze może dodam, że obie te serie, czyli dupszut 3-1-2 oraz dupszut 3-3, z tego co widzę po ikonce, to obie te serie przebijają podłogę. Możemy od razu z połku przejść płynnie do lowów, no bo SS4 też można nawet na upartego zaliczyć jako połka. I tutaj mamy zmianę taką, że dodana została dwójka do tego, która na counterhicie daje tornado. W sumie co lepsi gracze już nauczyli się, żeby nie wstawać po zablokowanym DB4. Więc trzeba ostrożnie używać kontynuacji. Ale no... Fajnie, że jest. Zabiera też dosyć duży chip damage. Całkiem pożyteczne zagranie.
Dalej znowu mamy, no, o DB3 już mówiłem, mamy tu 2, podobne do Dragunowa, ale niestety tylko na animacji podobieństwa się kończą, nie ma to takiej przewagi, ale jest mniej karalne, bo na minus 11. 12. Minus 12, tak? No w sumie to chyba nawet niewiele zmienia. Ale okej. Okay. Wipe the floor, o którym mówiłeś, można też wykonać jeszcze od teraz ze stania. Nie musi schodzić do kralcza. Robi się to dół przód dwie nogi. I tylko ten cios jest wtedy o połowę dłuższy. Bo zobacz, że wychodzi w ponad 30 klatek. Tak, a tutaj jest 20-24. Między 20 a 24. Ja powiem ci, że jak kilka dni temu odpaliłem właśnie Ninę na chwilę. Kilka dni temu odpaliłem Ninę na chwilę i tak pamiętałem, że w starszych częściach Tekena, no to to był taki low, którego jak ktoś łyknął, to było takie o, łyknął prawie jak Snake Edge'a. I zdziwiłem się, że on jest teraz taki szybki i sobie pomyślałem, no to teraz już jak ktoś tego to łyknie, to nie jest to taka siara. Ja widzę, że nawet gracze na wysokim poziomie potrafią to, wiesz, łyknąć kilka pod rząd. Też musisz wziąć pod uwagę, że w takiej grze bardzo competitive, gdzie wchodzą też już, gdzie wchodzi stres, gdzie też jest conditioning, przyzwyczajasz przeciwnika do pewnych zachowań i nagle fundujesz mu to. No to też trochę siada na psychę, ale ja bym tego nie nadużywał i też staram się oszczędnie z tym, znaczy na online może to jeszcze tam czasem siedzi, ale w poważniejszych grach no lepiej być ostrożnym, szczególnie jeżeli ktoś zna Ninę. Ja nie mam większych problemów z zablokowaniem tego, rzadko tym obrywam, ale zdarza się. Jeszcze mamy QCF3, pokonuje dosyć spory dystans, jest juggle starterem na counterhicie, ale jest to bardzo karalne. Ale na przykład do mieszania właśnie po takich ciosach, które mają na przykład po SS1, przód 3, jeżeli tam zrobimy odpowiedni bałagan przeciwnikowi w głowie, no to potrafi właśnie, będąc blisko, potrafi to naprawdę zaskoczyć, że ktoś się na coś takiego porwał, ale ludzie to często łykają. No tak, to myślę, że jeżeli chodzi o Lowy, to byłoby tyle. Ona więcej nie ma nic ciekawego. To jest jej, wydaje mi się, że najsłabszy obszar. Dobrze, to przejdźmy do Juggle Starterów. Już było o DF2, było o QC, bo to się robi na dwa sposoby chyba. QCB, nie, już się nie robi QCB3, kiedyś się robiło ten cios od QCB3. Teraz to się robi na więcej sposobów. Możesz zrobić to WS dwie nogi. O, proszę. Możesz zrobić QCF dwie nogi i DB dwie nogi. Tak, no z tego masz najsilniejsze juggle. Natomiast może powiem coś o starterach na counterhicie, bo te na normalhicie już wydaje mi się, że mamy omówione. No to pierwsza rzecz to jest DB4, po którym masz 15 klatek przewagi na counterhicie. No i tutaj możesz zrobić dupu 2 albo właśnie to. Ewentualnie możesz się pokusić o hit engager DB dwie ręce i to też siądzie. Dalej masz QCF1. To biedniejszy łokieć. Jedna klatka przewagi na bloku podobnie wybija i też pozwala na dość potężne akcje. DB2. To i w ogóle zwrócili jej stun na tym, bo w poprzednich wersjach miała to zabrane, a dopiero w ostatecznym buildzie jej to dodali. I ciekawostwo po DB2 jest to, że możesz pierwszy cios trafi jakby na stojącą postać. Więc na przykład spróbuj zrobić DB2 i dół tył dwie ręce. Wiesz, to tutaj chyba jest taka sytuacja, jak nagrywaliśmy ze skrybą Leroya, że jak zrobisz to, to czekasz chwilę i w pewnym momencie, do pewnego momentu trafiasz postać stojącą, a potem ją floatujesz, czyli jak zrobię tak, DF1, to tutaj już floatuje, DF1 jest 13-klatkowe, a dół tu dwie ręce 11-klatkowe, więc musiałbym jeszcze znaleźć jakąś 12, czyli do 11 albo no do 12. No to spróbuj tył 1. Tył 1, widzisz.
No dobra, czyli ja sobie zrobię teraz na counterhicie, tak? Tył jeden. Czyli do 11 klatek ja trafię postać jako stojącą. Tak. Spróbuj czwórką trafić. Czwórka ma to 17. Czyli, dobra, czyli moja teoria legła w gruzach, dlatego że zrobiłem 11. Dlatego że zrobiłem jedynkę. Dziesiątkę zrobiłeś i. A, ale to opóźniłem. Ale nie, teraz już nie sfloatowało. Czyli faktycznie do 11 klatki postać trafia tak, jakby stała, a potem postać jest w powietrzu. Jeszcze ma dwa juggle startery na counter hicie. Przód 2, 1, 3, 4. Przód 2, 1, 3. 2, 1, 4. Tak. 2, 1, 3 i 2, 1, 4, bo 2, 1, 4 też daje juggle, tylko musisz podejść z dół 4, 1. Trochę to wymaga praktyki, ale działa. No i o, widzisz? Kolejna rzecz, o której chcę wspomnieć, to jest jej Magic 4. Mi nie pozostawiono tą opcję w Tekkenie 8. Tylko teraz, żeby pić z tego juggla, trzeba zrobić drugą czwórkę, co wiąże się z tym, że druga też jest na high. No i możemy w razie niepowodzenia dostać bolesne bęcki. Natomiast trzeba wziąć pod uwagę to, że to nie siedzi na wszystkie postacie, bo nie siedzi w Huaranga, siedzi w Steve'a, nie siedzi w Xiaoyu, siedzi w Jun. I tego się po prostu trzeba nauczyć na pamięć. Jest też druga opcja, którą pokazuję na filmikach. Mianowicie po 4-4-2 nogi, kiedy tylko drugi cios trafi i trzeci i czwarty. To jest opcja z hitburstem. To zapraszam do filmiku na koniec. Wiesz co, jeszcze wydaje mi się, że pominęliśmy jednego juggle startera, czyli SS2. No, pominęliśmy, natomiast nie ma... On może zrobić też SS1 Dufut 2. Nie będziesz, będziesz bezpieczny. Masz potem lepsze juggle. Aha, no jeszcze to. Tak. Jeszcze to i jeszcze góra 4 na counterhicie. Nie są tu może jakieś kluczowe zagrania, ale no warto wiedzieć, że są. To jeszcze zanim przejdziemy do kolejnej sekcji, powiedzmy sobie o QCF 2+3. Ten cios został dość mocno zmieniony, bo wcześniej dawało to ogromną przewagę na bloku i pozwalało na kontynuację. Natomiast teraz daje to po prostu 10 punktów chip damage'u. Ale jest bardzo, bardzo fajna technika związana z tym zagraniem. Mianowicie Nina po swoim hit smashu może przejść do QCF-a i wykonać ten cios. I jeżeli przeciwnik po zablokowanym hit smashu spróbuje nam zrobić Rage Arta i my jakby zrobiliśmy Rida wyprowadziliśmy tego Evil Mista, to trafimy go tym Evil Mistem i zablokujemy Rage Arta. O, to jest bardzo ciekawe. Nie spodziewałem się tego. No jest to taki gimmick, ale jest on dość użyteczny. No i wiadomo, potrafi to zupełnie odmienić los rundy. Co no, możemy też omówić Shut Up'a. No i tak, pierwsza rzecz. To jest ogromny hitbox tego ciosu, który idzie od samej ziemi, chyba przez pół ekranu do góry. Strasznie dużo, ogromny obszar ona zamiata tą ręką. Naprawdę hitboxy Niny są dużo większe, niż by się mogło wydawać z budowy tej drobnej postaci, jej krótkich rączek. No, zasięg ona ma naprawdę spory na niektórych swoich zagraniach. I tak, jest to bezpieczne. Masz hit engagera. Jest to też oki, rzuca na ścianę, także bardzo, bardzo fajna ofensywna opcja. Mówiłem o WR dwie łapy. Też masz hit engagera i masz przewagę na bloku. Jest to liniowe, tak jak mówiłem. Aczkolwiek ja po odpaleniu, jeżeli trafię jednym hit engagerem, to właśnie zawsze na gwarancie możesz rzucić to.
jak ona podbiega. Zawsze. Czyli wrzuciłeś jednego Hidden Gagera, przeciwnik im oberwał, ona charge'uje na tego przeciwnika i możesz zrobić na WR dwie łapy i zawsze przeciwnik musi to zablokować. Możemy przejść do rzutów. Akurat pod tym względem Ninie się poszczęściło. Ma dwa specjalne rzuty, które jej zostały z TK na 4 i które nie mają już wyrwania 1 albo 2, tylko trzeba klepnąć konkretne wyrwanie, czyli dół, przód, dwie ręce, przepraszam, dół, przód, lewy rzut i dół, przód, prawy rzut. Tu mamy bardzo fajną sytuację do Oki po obu. Aż się prosił o FF3 na leżącą postać. Mamy góra, przód, dwie łapy, które też rzuca na ścianę. I ciekawostka z tym ciosem jest to, że jeżeli przeciwnik się wyrwie, to zamieniamy się stronami. Więc można to potraktować jako ucieczkę spod ściany. O multiparcach już mówiliśmy przy okazji jej unikalnych właściwości. Dodam jeszcze, że multiparcy, pewnie tak jak u innych postaci, mają dwie wersje. Jest pełen input albo skrócony. Pełen input robi to, że jest większy damage i jest widać tą just frame'ową chmurkę. Natomiast uproszczony, no to jest pod jednym przyciskiem, zadaje mniejszy damage, obie kroją ten pasek do odnowienia. I ważna rzecz, wydaje mi się, ale nie testowałem tego, przyznam, że okienko na wyrwanie jest dużo krótsze i już nie można maszować, tak jak w poprzednich Tekkenach. Przejdźmy w takim razie do karania. To jest obszar gry, w którym Nina teraz błyszczy. Karanie zostało u niej naprawdę radykalnie poprawione. To DB dwie łapy. I tak, to jest kolejny cios, który ma ogromny zasięg. Można tym pokarać. Jest taki but kazui, nie wiem jak się go robi, ale to jest taki prosty but, który dosyć daleko odpycha. Prawdopodobnie przód 3. Być może przód 3, tak. Mid to jest taki, na minus 13 klatek. I ona poprzednio nie mogła tego w ogóle ukarać. A teraz może wrzucić na ścianę. Właśnie to poprzez to DB dwie łapy. I to, ktoś zrobił filmik porównujący to do chyba B1-2 Kazui. I to ma większy zasięg u Niny, ten cios. Można nim pokarać więcej akcji, które daleko odpychają, niż nawet Kazuya. Dalej, Skarna 12 klatek. Mamy tu już większy wybór, bo mamy tył 1-4. Został ten cios trochę zmieniona animacja po to, żeby dawał tornado w dżaglu. Tak mi się wydaje. Teraz wydaje mi się, że to fajnie wygląda. Daje przewagę na trafieniu dość dużą. No i możesz sobie tutaj już bardzo, masz większy wybór, jeżeli chodzi o prowadzenie dalszej ofensywy. Dalej mamy tył 2-2. To w sumie taka trochę mniej atrakcyjna kara na 12, no ale też jest. Na 13 klatek mamy dół, przód 1-2. Na 14 mamy przód 3. Albo, jeżeli jesteśmy w hicie, to bardziej nam się opłaci zrobić tył, dwie nogi i dwie ręce. Prawda? Zabójcze to jest właśnie na planszach z takimi eksplodującymi elementami, to tam ten pasek w okamgnieniu znika. Na 14 klatek mam jeszcze dół, przód 3 i kontynuację. Dół, przód 3, powiem jeszcze jedną rzecz, którą opuściłem. Dół, przód 3-2 masz teraz możliwość zrobienia swoja do tyłu. Zobacz jaką masz przewagę na trafieniu. Tutaj pewnie możesz jakoś kancelować i WS4 wcisnąć. Tak. Możesz, ale tam musisz neutral zrobić. W
no to ja tego nie wycisnę raczej. No to myślę, że 5 minut i byś rozkminił. Dalej mamy na... No już od 15 klatek wybijamy do przód, dwa, tył, dwie łapy. Dalej, po zablokowaniu lowów, które mają stagera, no to mamy do wyboru albo WS2, albo mamy teraz WS dwie nogi. Wcześniej trzeba było robić crouch cancela, teraz już nie, więc tutaj trochę ukłon w stronę graczy ze słabszym manualem. Mamy dużą wybitę. No i jeżeli chodzi o WS Punishment, no to wiadomo, no standardowa WS 4, 11-klatkowa. Ciekawie się robi moim zdaniem dopiero jak jesteś w hicie i od minus 13 klatek masz WS 1, dwie łapy. To jest naprawdę, to jest zabójcze. Mamy jeszcze na 13 klatek WS 3, które przechodzi w multistarter. No i dalej mam już wybitkę WS 2. Jeszcze wiesz to pytanie o karanie. Jeśli stoimy, mam przeciwnika daleko, to jeszcze możemy chyba się pokusić o tył 1 plus 4, prawda? No to jest tam minus 15, tak. Mhm. Z daleka, bo tutaj faktycznie to DF1, DF2, przepraszam, ma niezły tak, zasięg. Ale... większy zasięg no, zdecydowanie. No, no, tak. Dobre i złe matchupy. Wiesz co, ja mogę się tylko i wyłącznie wypowiedzieć, z jakimi postaciami ja mam problemy. Każdy będzie miał pewnie jakieś tam swoje własne odczucia z tym związane. Ja lubię grać na przykład na Huaranga, na Gina. Lubię grać na postacie, które... Jeżeli ktoś gra Rushdown, no to można go fajnie zgasić właśnie przy pomocy Hayashidy, dobrym movementem. Jeżeli chodzi o złe matchupy, no to Cloud jest dla niej dosyć upierdliwy, ale nie potrafię ci nawet powiedzieć dlaczego. Po prostu nie leży mi ten matchup i koniec. Nie podać ci przyczyn. Rozumiem, tak czasem bywa. A powiedz mi proszę, jak często używasz jej reversali i jak one się przydają na przykład w matchupach z takim Hurangiem? Wiesz co, używam tego bardzo dużo. Myślę, że przynajmniej dwa na rundę zawsze tym kogoś złapię. No jeżeli ktoś lubi nadmiernie atakować, a ty byś nagle chciał sobie, wiesz, zmienić kierunek, w którym toczy się rozgrywka, no to reversal jest dla mnie przynajmniej podstawową rzeczą. W specyficznych sytuacjach jesteś w stanie nawet się obronić, mając stratę, bo reversal wychodzi bodaj w dwie klatki uniny. Fajna rzecz, że nie można tego teraz chickenować. Okej, okay, no można odzyskać całe zdrowie, które ona tym skasowała, ale trzeba pamiętać, że to jest tylko, wiesz, no moment na odwrócenie jakby kierunku, w którym ten pojedynek zmierza. A więc można tym fajnie wypracować sytuację, w której nagle ty będziesz miał przewagę, a nie przeciwnik. Możemy przejść do tego, jakich graczy obserwować. Ja oglądam dużo Joda, to jest Nina na poziomie, gdzie myślę, że spokojnie może on konkurować z każdym i nawiązać jakąś fajną walkę. Trafiłem na niego raz na online, przegrałem, ale przegrałem w ostatnich rundach i na żyletkach, więc kto wie, może za jakiś czas wrzucę coś na YouTube'a i się pochwalę. Kira też gra Niną, gra nawet całkiem fajnie. No a reszta jest już na takim poziomie, że tak powiem, homogenicznym, czyli to jest jedno i to samo, nic wyróżniającego się. A czy Nina w twoim odczuciu jest popularna w Tekkenie 8? Nie. Uważam, że nie jest popularna. Wiesz, popularne są postacie, teraz nagle, wiesz, zaroiło się od Yoshumitsów, od Lee. Postaci, które są na pewno łatwiejsze w obsłudze, oferują większy zwrot z treningu i mniej tego treningu wymagają. Nina chociaż ma teraz obniżone wymaganie, jeśli chodzi o egzekucję, no to dalej, żeby nie wyjść z sprawy, no trzeba w nią te chociaż z pół godziny dziennie pograć, żeby utrzymać tą sprawność i biegłość w posługiwaniu się nią. Zbliżamy się do końca i zanim przejdziemy do tej ostatniej części, chciałem cię zapytać, czy masz może jakąś piosenkę, wierszyk, dowcip, czym chciałbyś się podzielić na koniec? Wiesz co, szczerze mówiąc, no nie przychodzi mi nic do głowy. Nie mam wierszyka, nie mam też piosenki, lepiej żebym nie śpiewał. Dobrze. No to tak, naszych widzów tutaj informuję, że
Za chwilę będziecie mogli też obejrzeć przykładowe juggle razem z notacjami na ekranie. Tobie, Newan, dziękuję. I czego mogę ci życzyć, albo czego my możemy Ninie życzyć w Tekkenie 8? Co chciałbyś, żeby ta postać dostała? Zastanawiam się, mogłaby dostać jakiegoś fajnego low'a, ale istnieje ryzyko, że byłaby trochę OP wtedy. I tak naprawdę niewiele brakuje. Mogłaby dostać jakieś ciekawsze zagrania z tymi swoimi spluwami, bo to jest tylko tak naprawdę strzelanie przed siebie na high cały czas, a mogłaby na przykład dostać jakiś rzut z tym, jakiegoś low'a. Nie wiem, mogłaby strzelić pod kątem do góry. No jest tu, wydaje mi się, że masa rzeczy, a zresztą widać to jest na przykładzie Wiktora, gdzie tych ciosów, tych zagrań z tą spluwą jest multum, a ona ma tylko raptem 3 czy 4 takie same stringi z tym samym strzałem. To jest trochę smutne, mogliby to trochę urozmaicić. Ale poza tym uważam, że ona jest naprawdę świetna. Ten rework, jaki ona przeszła, był jej potrzebny. Odświeżenie move listy z takich legacy, jakichś dziwnych stringów, których nikt nie używał, jej tylko wyszło na zdrowie. Uproszczenie egzekucji sprawia, że dla mnie, ja powiem ci szczerze, coś, co może nawet trochę ludzi zszokuje, ja w tej chwili nawet nie tęsknię za Anną. A mi ta postać naprawdę sprawia w tej chwili tyle frajdy, że ja sobie spokojnie czekam, bo wiesz, w Tekkenie 7 no to były 3 ciężkie lata, kiedy czekałem na Annę i było mi naprawdę za nią bardzo tęskno, a teraz jak będzie, to będzie. No to zobaczymy w takim razie, jak wyjdzie, ale tak czy inaczej Annę ci życzę, no bo to jest jednak twoja główna postać na przestrzeni lat. Dobra, dziękuję. To co, nie przedłużając, dziękuję ci bardzo i mam nadzieję, że naszym widzom się podobało. Zapraszam do grania Niną, żeby tych Nin było więcej. Dziękuję bardzo.